powietrze na kaca jest? Powietrze z materaca. Nasze bałkańskie wakacje rozpoczynamy w Skopie, a dokładniej na Starym Bazarze. Historia bazaru sięga co najmniej XII wieku, kiedy to Macedonia została podbita przez Imperium Osmańskie. Bazar stał się wtedy ważnym ośrodkiem gospodarczym. Jest jednym z lepiej zachowanych bazarów na Bałkanach, pomimo burzliwych dziejów, jakich był świadkiem. W 1689 roku Skopie zostało spalone przez wycofujące się wojska austriackie, a w 1963 roku zostało nawiedzone przez trzęsienie ziemi. Za mną, nie wiem czy widać, ale dwa najważniejsze symbole Macedonii. Tak, rękę trzymajcie. Aleksander Wielki, macedoński, a zaraz tuż za nim, Szkopsko. Jedno z najlepszych piw tutaj. Nie widziałem. No. Właśnie no, kolega same, Tomek same mówił, że dopiero powstają zabytki. Obrachłaś, dobry człowiek. Tak to jest, jak się zbiera do 80. Niedaleko Tetowa wjeżdżamy na pasmo górskie Szar Płanina. Najwyższym szczytem tutaj jest Titow Wyrch o wysokości 2747 metrów. Szar Płanina to zrębowe pasmo górskie. W wyniku sił tektonicznych masy skalne ulegają spękaniu i przemieszczaniu. Tak powstały również znane nam Sudety. Jest to proces nieco odmienny od fałdowania, w którym to procesie powstały na przykład Alpy, Himalaje czy Karpaty. Poranek w rejonie Popowej Szapki na paśmie granicznym tuż przy granicy z Kosowem. Śpimy sobie na wysokości 1900 metrów nad poziomem morza. I taki mamy poranek. No piękny, piękna pogoda. Ani chmurki. Nic nie zostało z chmurek, które były wczoraj. Wczoraj obawiałem się, że wjedziemy chmurę i będziemy spać w chmurze. Na szczęście one poszły troszeczkę wyżej w ciągu dnia. A teraz poranek mamy niesamowity. I niesamowite widoki, bo no, patrzcie, co tu dużo mówić. Wiem, że ty przebiłeś sępić pękacza. Cybinia wróciła z Podlasia i przywiozła misiaczku sękacz 40 paru jajek. Taki. No i nam trochę zostało i stwierdziliśmy, że misiak na pewno zje, dlatego wzięliśmy dla ciebie. Możesz się poczęstować, to jest końcóweczka. Proszę bardzo. Smacznego. Kawka zaraz będzie. Piotrkowi. O, jaki sękacz, patrzcie się. No, tutaj takich rzeczy nie ma. Ale... będziemy mieli jeszcze tutejsze specjały. Wilka macie?
Nie. W Skopie kupiliśmy... Ktoś już tu dobierał. Baklawę. Także będzie dzisiaj zacne śniadanko, a jeszcze z takim widokiem to nawet Makłowicz nie gotuje. Ale woda jeszcze cieplejsza niż wczoraj wieczorem. Rewelacja. Dobrześmy sobie objechali tego dzisiaj. I 20 czerwca warto się było tu przekąpać. Najlepsze na kaca jest powietrze z materaca. Z brzegu sztucznego zbiornika wodnego startujemy na trasę po Parku Narodowym Mawrowo. Jeszcze do niedawna wypasały się tu olbrzymie stada owiec, a sery z ich mleka miały specyficzny smak wynikający z tego, iż owce żywiły się tu dziko rosnącym oregano i tymiankiem. Jakie zakupy niespodziewane! Co masz? Co masz? No sir owczy. Misiek, pokażę ci, w wielkie kosteczki. Miejscu się robi ser. Chodź, zaprowadzę cię. Chodź, chodź. Proszę. A tu... Na terenie parku znajduje się także wioska Kalicznik, której ciekawostką jest to, że raz w roku, 12 lipca, urządzane jest wesele dla wszystkich par z okolicy. Bywało, że sakramentalny tak mówiło tu sobie nawet 50 par. Jesteśmy z Łukaszem w Okrydzie. Ciężka turystyka. Ciężka, bardzo. Ale wiecie dlaczego? Bo jest gorąco po prostu. I chce się pić. Tak. Ale od 6 rano? Tylko nie kopnij pająka. Coś mam mówić? Ale inteligentnego. To daj spokój. Łukaszowi nie wyszło, ale może mi się uda. Już w starożytności istniały tu fortyfikacje obronne. Macedończycy przypisują ich budowę Filipowi II, czyli ojcu Aleksandra Wielkiego. Na przełomie X i XI wieku to, co pozostało z twierdzy, zostało rozbudowane i wzmocnione przez bułgarskiego władcę cara Samuela. I teraz nosi jego nazwę. Świetny mamy tu też widok na najstarsze jezioro w Europie. Przez swoją wielkość można by spokojnie nazwać je morzem. Jego powierzchnia wynosi 358 km kwadratowych. Pewnie nic wam to nie mówi, ale dla porównania powiem, że jest ono większe niż 4 największe jeziora w Polsce razem wzięte. Thank you.
Znajdujemy się w tej chwili w Parku Narodowym Pelister. Jesteśmy na wysokości jakieś 2200 metrów. Śpimy w troszeczkę niefortunnym miejscu, bo na przełęczy mieliśmy spać nad takim jeziorkiem, ale niestety nie dojechaliśmy, bo w jednym miejscu była zbyt duża łacha śniegu. Dałoby się ją pokonać, ale myślę, że zajęłoby nam to co najmniej półtorej godzinki, a już była 17.30, 18 chyba, więc chcieliśmy się rozbić za słoneczka, więc wjechaliśmy tutaj na tą przełęcz. Na szczęście nie wieje tak mocno, a praktycznie na razie wcale. No zobaczymy, jak to będzie w nocy. Więc jesteśmy dobrej myśli, że ten nocleg będzie przespany. A tutaj piękna góra, na którą jutro wyjedziemy, schowana za chmurami. 2600 metrów z czymś. A tutaj jedno z najczystszych jezior na Bałkanach, jezioro Prespa. Także jutro rano też będziemy mieli tu niesamowite widoki. Tutaj zachód słońca, a tam zaraz w tamtą stronę, już tam gdzie Grecja, wschód. Coś pięknego. To jest kuchnia na bogato. Powiem ci, Makłowicz by się nie powstydził takiego pleneru. Benia. A Benia to już w ogóle jest kuźno najwyższa liga, nie? Tak. Którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Benię i ekipę. Jeżeli będzie to oglądał, to machamy teraz do Beni. Śrubka i całej załogi, z którymi żeśmy gotowali. Zasadzie oni nam gotowali na Saharze. Było bardzo miło. Gotowali na Saharze. Żur. No, bili kotlety. Placki ziemniaczane robili. I ostatniego dnia schabowe. Tak. Naprawdę, petarda. Tu mamy jeszcze sałatkę z serem tutejszym. Ser jest po prostu mega, jest tak smaczny, naprawdę nieodpowiedni do gospodarstwa, z którego żeśmy go kupowali. Ja nie kupiłem, inne załogi kupiły i im szczerze zazdroszczę, że się zdecydował. Wjechaliśmy na szczyt Pelister, 2601 metrów nad poziomem morza. Patrzę się, w niewielu miejscach jeszcze można tak w Europie pojeździć. Jesteśmy na wspomnianych 2600 metrach nad poziomem morza. Tam niżej, pod nami chmury, a my tutaj. I plan na wycieczkę jest teraz taki, że zjeżdżamy z tej wysokiej góry i zasuwamy nad greckie morze, na piaszczyste plaże. Do roboty! W okolicy Katerini nad Morzem Egejskim, niemal u stóp Olimpu, odpoczywamy i nabieramy sił do dalszej jazdy. Jak to w Grecji o tej porze roku, pogoda dopisuje, a woda mokra i ciepła.
ruszamy w kierunku najwyższego masywu górskiego w Grecji, czyli na Olimp, siedzibę greckich bogów, w tym najważniejszego, Zeusa. Wierzono, że każdy, kto spróbuje tam wejść, niechybnie spadnie. No ale my mamy kinetyki, wyciągarki, więc może nam się uda. Zaparkowaliśmy niedaleko schroniska. Jesteśmy w tej chwili na wysokości około 2425 metrów nad poziomem morza. Praktycznie u stóp Olimpu. Bo to, co widać za mną, to już zaczyna się pasmo Olimpu. Bo Olimp to nie jest jedna góra, tylko całe pasmo gór. I w tej chwili nasz kolega Tomek wyszedł tutaj na jedną z nich, na 2905, a bodajże tu jest jeszcze za tą górą, jest jeszcze wyżej, 2917 chyba, góra Mistakos. Mogę się mylić, sprawdzę sobie tutaj później. My natomiast rozbijamy obóz. Jest ciepło, ale jest wiaterek, zresztą widać, jak te chmury zasuwają powyżej szczytów. Wypuściliśmy za Tomkiem drona, więc też dron musiał nieźle walczyć z wiatrem. Ale sprawdziliśmy, czy rzeczywiście wylazł na górę. Zresztą zobaczcie sami. Ale to nie był Olimp, cholera jasna, to było 2905 z Kolio jakieś. Dokładnie. Ale na Olimp jeszcze ze 40 minut przełęczy i bym doszedł, tylko że był w chmurach i w ogóle go nie było. Wiatr był jak cholera. No. Chodzę na przełęcz, a tam kozica patrzy na mnie. Kurde, no. Jeszcze za chwilę misio mi jakiś wyjdzie i dopiero będzie. Jak to? Ale gdzie tutaj pod kamieniem znalazłaś? No, pod kamieniem leżały. Jeszcze zamrożone, wiesz? Prosto spod... Nie, zmówiliśmy tam na dole w jeziorku. Wisiek, tam troszkę wyżej były. Nie. Ale zapraszamy. Dzisiaj kolacja, makaronik z ośmiorniczką. I na czosnku. Zobacz, nawet rydzyki mamy na 4, na 2400. Widzisz, jakie piękne? 2409. Karpackie. Tylko karpackie. Mówicie cały czas, że jesteśmy w Grecji, nie jesteśmy na Ukrainie. Tak, no. Arbuzy są greckie, nie ukraińskie. O, śmiał. Ja już drugi raz jadę. Ale, no. Ja opóźniam wydobycie. Twarda, ale to wynikało z... Ale jeszcze jest sałatka, hej. Ale jaki on ma już ten ruch taki sceniczny, nie? Popatrz, taki ruch sceniczny. Wiesz, jakbym przez tyle lat nie robił tego technicznie, to już by mi stawy wysiadły. To trzeba tutaj, wiesz, odpowiednio robić. Co to jest? I to nie musisz się myć. To jest takie tak. Też... To jest tak zwany... Intymnej tylko... pakistański prysznic. Tak, bierzesz to na rękę. Pełna prezentacja. O. To nie jest pianka do włosów? Nie. I pach. I tak zrobiłem tam, tak, gdzie trzeba. Mówiłem. I jestem czysty. A ty musiałeś się myć. Ja też. No, polecam.
Jeden dzień przeznaczamy na meteory, czyli zespół 24 prawosławnych klasztorów, monastyrów. Początkowo wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach. Również odwiedzający mogli dostać się do monastyrów jedynie w taki sposób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody wybudowano schody, pomosty. Pierwszy klasztor powstał tu w 1336 roku. Ostatnim punktem programu oraz taką kropką nad i jest Park Narodowy Cumerka. Niesamowite widoki, wąwozy, rzeczki, senne wioseczki poprzylepiane do gór to domena tego miejsca. My w tym miejscu kończymy naszą bałkańską przygodę. Zapraszamy do subskrypcji kanału, gdzie zobaczycie poprzednie i kolejne filmy. Oraz zapraszamy także na naszą stronę www.offroadtraveler.pl. Pozdrawiam serdecznie.